Здравствуйте, камрадс! Приветитую вас всех в постапокалиптическом свете исхода из метро! Tak jest, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Jamci Toest, czyli Grzechu 40. Mam zaszczyt zaprezentować kolejny materiał tego, co przed chwilą powiedziałem, czyli z metra Exodus. No. O kurczę, już mi się ryjełek śmieje, a dopiero co odpaliłem tytuł po tygodniowej przerwie. No znowu miałem tydzień przerwy, dlatego że w tygodniu nie bardzo mam czas nagrywać. Demony na coś polują, zobaczcie, coś tam chyba gościu zobaczył na ziemi. Tak, tak, pikuje zdecydowanie na coś atakuję. Ale ja nie będę mu chodził w paradę. Tak czy inaczej, ponownie metro i ponownie Wołga. Potężna rzeka Wołga, gdzie ja dzisiaj chciałbym się udać, co ja dzisiaj chciałbym robić, bo szczerze przyznam, nie do końca pamiętam. Aha, tak wygląda mapa, czy ja mam z czym wracać do pociągu? Nie wydaje mnie się, przyznam szczerze, mógłbym jedynie przespać się jakoś do nocy i być może pójść na typowy wschód. To chyba nie jest głupi plan, teoretycznie planowałem do tej pory iść na północny wschód, czyli zaszturmować na stację benzynową, ale ona jest bardzo blisko mojego głównego celu, a nie chciałbym go obecnie wykonywać. Na dobry start życzyłbym sobie wykonać wszystkie cele poboczne, dlatego też zrobimy tak, jak przed chwilą powiedziałem, czyli udajemy się typowo na wschód. Czy będę zmieniał bronię? To jest jeszcze dobra kwestia, warta uwagi, warta podniesienia. Ile ja mam amunicji, do czego, ile mam w ogóle hajsu? Czekaj, hopie, no weźmy to, sprawdźmy wszystko. Mówiłem, jakiś czas nie grałem. Mało filtrów mam, niestety, naprawdę mało. 6 minut to nie jest zbyt wiele. 4 apteczki to jeszcze jakoś ujdzie, 80 kulek. Nawet troszeczkę sobie dorobię, bo akurat śrubek to ja mam sporo. Niestety gorzej z waginalną wydzieliną. Jeżeli chodzi o spluwy, mógłbym udać się po aszocika, czyli po strzylbę. No ale tam, gdzie obecnie idę, raczej spodziewałbym się znaczącego oporu nieco innych kreatur, nie potworów, a bardziej właśnie ludzi w postaci jakichś zbirów, więc powiedzmy, że jeszcze troszeczkę z tej sobaki pokorzystam w przyszłości w gameplayu. Prawdopodobnie nie będę tego nadwymiar często robił, no bo skoro z sobaką przez tak długi urywek owego gameplayu chodziłem, no to w przyszłości już z broni definitywnie zrezygnuję, ale jeszcze chcę się nią troszeczkę nacieszyć. Czyli tak, karabin mam zrobiony na ciche strzały, nie. Na zwykłe, na ciche mam sobakę, też nie, czyli w ogóle nie mam cichej broni poza ticharkiem. No dobra, ticharek może wystarczy. No i co? Very bardzo хорошо. Pajdziom, pajdziom. Mam nadzieję, że się nie zabije. Skok z pierwszego piętra nie zabija, ale ześlizgnięcie się z górki już troszeczkę jakby bardziej tak. Tu chyba mam kłódkę, tą łódkę, nie? No wydaje mi się, że tam łódkę mam, więc prześpimy się do nocy, przepłyniemy na drugi brzeg, bo tam się spodziewam piratów, barbarzyńców, samozwańców, zbrodniarzy, złodziei, kłamców. A oni raczej będą wrogo do mnie nastawieni. Fajnie by ich było jakoś tak po cichaszczu. Ja wiem, że ostatnio wam prawiłem, że na głośniakach chciałbym zdobyć stację benzynową i cały czas mam taki plan, żeby ten kompleks akurat na głośniaka zdobyć, no ale dzisiaj nie ruszam na stację. Więc wiecie, wszystko w swoim czasie, wszystko po kolei. Jeżeli chodzi o ciekawostki, ostatnio oględziłem wam troszeczkę o konwencji tej groźby zimy atomowej. Dziabnę sobie wody z cytrynką, wasze zdrowie. Bardzo nieodpowiedni płyn, dlatego że woda z cytryną to jest kwas, a kwas no to jest ślina przede wszystkim. Ślina się wydziela, więc teraz będę miał atak śliny przez jakiś czas, ale to może i lepiej, bo się na chwilkę zamknę. Czy ja coś jestem w stanie za te 7 waginy zrobić? Mam potwornie brudnego sobakę, ale nawet nie jestem go w stanie wyczyścić, no. Nie wiem czemu te broni jakoś tak w nieskoordynowany sposób się brudzą. Czasami długo z nimi chodzę i w ogóle się nie brudzą, czasami krótko i są absolutnie zniszczone w 100%. Czy to jest kwestia tego, w jaki sposób się poruszam, czy gdzieś do błota wpadnę? Nie wiem, naprawdę nie wiem, ale jest to co najmniej niepokojące. Wiecie co? Ja bym chciał troszeczkę z tego postrzelać, to może bym jednak na razie zrobił sobie z sobaki cichą broń. Wiem, że sporo pul tam się w tych plecaczkach, no ale taki to tytuł, tłumik, dobrze, very bardzo хорошо. Niestety strasznie to okraja obrażenia, no ale jak się nie ma co się lubi, to się ma Janusza, wiadomo. Przepraszam wszystkie Janusze, no. Taka jakaś nagonka na was powstała. Dobra, co jeszcze chciałem zrobić? Coś chciałem zrobić przed chwilą. Coś miałem taki plan, że jeszcze coś zrobię. Door, nie pamiętam. Może sobie kiedyś przypomnę. A może nigdy i to pozostanie tylko zagadką.
Dobra, będę dalej pierdaczył i popierdywał o ciekawostkach, rzecz jasna, więc ględziłem wam o tej konwencji groźby zimy atomowej. I prawda jest taka, że również wspomniałem o tym, iż Związek Radziecki, no za czasów zimnej wojny, miał 40 tysięcy głowic, a... Ooo, pijawka! Ooo, krewetka! Dobrze by to było omijać. 40 tysięcy głowic atomowych, to jest naprawdę statystyka przerażająca. Powinno to robić wrażenie, i to wrażenie piorunujące, wrażenie bardzo negatywne. Nie bez powodu, dlatego że w ten sposób, gdyby Sowieci użyli te 40 tysięcy głowic atomowych, albo nawet połowę ze swojego oręża tamtych czasów, no to powiedzmy sobie szczerze, oni nawet nie tyle byliby w stanie zlikwidować całą kulę ziemską, ale kilka tym podobnych planet. Więc jest to przerażające. Tym bardziej, że no były plany użycia takich właśnie głowic, o czym jeszcze będę opowiadał. Również warto wspomnieć o tym, że to nie tylko Związek Radziecki planował tym podobne ataki wyprzedzające całym swoim potencjałem nuklearnym. I o tym też może troszeczkę poględzę, bo to jest wątek godny podniesienia, tak mi się wydaje. Dlatego, że ogólnie... O kurde, co jest? Co? Co się stanęło? Przepraszam? Co? O kurde, pijawki! No tu mnie dogoniły mnie pijawki, przecież płynąłem cały czas prostą. No kurde, nie mogę. Jakie to jest wredne bydle, bardzo nie lubię pijawek. To strasznie terytorialne stworzenie jest. O czym już wielokrotnie mówiłem, ale powtórzę jeszcze raz. To strasznie terytorialne stworzenie jest. Dobra, wejdziemy sobie tutaj. Ja wiem, że ja już tutaj byłem, ale zobaczymy przez lornetkę, czy coś nowego nie mogę oznaczyć na mapie. Mówiliście mi wielokrotnie, że w ten sposób... A, tutaj nawet mogę zjechać. To dobrze, bo ja właśnie w tamtym kierunku chcę. Tak czy inaczej, zobaczymy na dobry początek, czy cokolwiek wypatrzę. Kurde lebelung! Zawsze ten sam błąd robię, czyli przybliżam scrollem. A tu się przybliża kliknięciami myszy. Jest to dla mnie bardzo dziwne, absolutnie nieintuicyjne, nie rozumiem tego typu założenia ze strony twórców gry. No zawsze się scrollem przybliża, a tutaj nagle nie, bo po co no? po co tak no? Nic nie... O! Tu coś mogę oznaczyć. Tak, coś oznaczyłem, zaraz zobaczę co. Jak się tak... O! Patrzcie, tu jeszcze kilka takich miejsc jest. Dobrze, fajnie, że wyjąłem w takim razie lornetkę. Trzy miejsca już oznaczyłem w ten sposób. To mi się teraz pojawią na mapie. Cztery! O kurde lebelung, ty, naprawdę dużo. Pięć? What? Co to jest? Wy to widzicie? Co tam jest takie zielone świecące? Dor, dziwne. Sześć miejsc mogę oznaczyć, are you kidding me? Siedem? Wow, no to naprawdę jestem zszokowany. Czy on mi po prostu oznacza te, które ja już... przebyłem, bo to mi się zaczyna robić dziwne, że ja tam też mogę oznaczać. To jest jakieś podejrzane. Nie, czekajcie, ja nie wiem, czy ja nie oznaczam tego samego. Nie! Pojawiło mi się dużo rzeczy. O! Ho, ho, ho! A to się nie spodziewałem, to naprawdę jestem zaskoczony. Dobrze w takim razie, że wyjąłem tą lornetkę. Czy jeszcze coś gdzieś? Chyba już nic. O. Nie. To będzie tyle. No ale już coś ciekawego zrobiłem. Czyli troszeczkę znaków zapytania mi się na mapie pojawiło, ale ja póki co chciałbym zmierzać w tym kierunku, czyli takiej potężnej magistrali kolejowej. I tam jest ten misiaczek, zobaczcie, tam mi się misiu oznaczył. Może nawet po misia dzisiaj pójdziemy, zobaczymy co się uda zrobić. Gwiazdozbiorym! Raczej takie małe gwiazdozbiory. No ale coś tam jest, na niebie. No i kontynuując. Ludziska, może się to wydawać przerażająco, oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, no ale grzechu, przecież to było dawno temu, to zimna wojna była, w dzisiejszych czasach tak rzecz jasna nie jest. Troszeczkę zbyt jasne te noce jak dla mnie, czuję się jak w dzień. Dzisiaj to tak rzecz jasna nie jest, bo dzisiaj żeśmy okroili na mocy porozumień międzynarodowych nasz oręż atomowy, więc dzisiaj mamy zdecydowanie mniej tych bomb i już by tak źle nie było. Nie do końca jest to prawda, dlatego że no w dalszym ciągu dysponujemy, nasze supermocarstwa, planety Ziemia dysponują... Nie, tam teraz nie idę, bo tam jest strasznie wielkie promieniowanie. Nasze supermocarstwa, planety Ziemia w dalszym ciągu dysponują takim potencjałem atomowym, że spokojnie mogłyby nas wszystkich wysłać na tamten świat, całą planetę Ziemia zniszczyć bez... Kurde, serio? Ojej. Ja widzę, że ja tu jeszcze muszę zrobić... Patrzcie, anomalia się pojawiła, jej tu wcześniej nie było. Pojawiła się na moich oczach. Ha. No i co? Chyba w moim kierunku się udaje. Czy nie?
No ja właśnie tam chciałem iść, no kurde, nie róbcie mi tak. Twórcy gry, why you do this? Why you do this? Może by się dało przez ten... O, tu może by się dało przeskoczyć, czekajcie. Ja bym się tutaj jednak spodziewał w tym miejscu bandytów, więc trzeba bardzo uważać. Aha, już ich widzę. Czyli bandyci są. Trzeba poruszać się bardzo cicho, bardzo stonowanie. Ich mimo wszystko chciałbym placówkę zdobyć po cichu. Zaszturmowałbym mimo wszystko na głośniaka tylko na tą stację benzynową. Czy ja to będę w stanie zgasić? Gaś! Nie mogę, zbyt duże ognisko. Żeby tylko się udało. O, dużo ich tutaj. Na razie nie czytam, tylko się skupiam na gameplayu. Tego pana nie głupio by było zlikwidować, jego chyba nikt nie obserwuje. To mi się wydaje. Tam na dachu ktoś może być, tu muszę uważać. No i dobra. Więc ktoś by powiedział, że okrajamy swój potencjał atomowy. Jest to prawda, ale też nie stuprocentowo, to znaczy częściowo jest to pis na wodę fotomontaż, dlatego że na mocy tych międzynarodowych porozumień jak najbardziej okroiliśmy swój potencjał atomowy do 7000 głowic, na przykład w przypadku samej Federacji Rosyjskiej, bo dzisiaj ów kraj, owo supermocarstwo dysponuje właśnie... O kurde, myślałem, że się odwróciłeś. Coś złego to nie ja! Wow, to było na hardcora leciane, to nie do końca wyszło. Znaczy wyszło, bo teoretycznie gościu umarł, no ale jednak to już było bardzo niebezpieczne. Co? Zmieniłem broń, to ja nie chcę. Ja chcę tylko sobie wziąć amunicję. Widzicie, tydzień nie grałem, już zapomniałem jak to się robi wszystko, dobra. Ale kałacha to ty mi zostaw, bo kałach to jest głośny, ja chcę mieć coś cichego. No może być nawet ten sobaka. No i ludziska, dzisiaj Federacja Rosyjska ma 7000 głowic atomowych, więc no autentycznie okroiła się z tą ilością, jest to prawda. Tyle tylko, że pamiętajmy o tym, że w dzisiejszych czasach są to bomby, które wyglądają zupełnie inaczej i ich moc, ich siła eksplozji również jest kompletnie inna niż tych dawnych z okresu autentycznej wojny zimnej, prawda? Dlaczego? Dlatego, że na przykład w momencie, kiedy... Niech oni teraz troszeczkę pogadają, ja się zamknę. Nic nie widzę. Czy to dobrze, bo to jest realistyczne, tylko że będzie ciężko. Czy tu można wyjść? O, na górze są, to niedobrze. Kurde, nic nie widzę. O, grzybek. Grzybka wezmę se. No i kontynuując, na przykład, no te dwie najsłynniejsze bomby cywilizacji ludzkiej, które zostały bojowo użyte przeciwko drugiemu człowiekowi. A tu mogę wejść. A, tam dalej nie przejdę. O, tu bym chciał. Tak, tam bym chciał, bo tam jest jakiś tunel dalej. Dałoby radę. Kurde, nie mieszczę się. Nic nie widzę, absolutnie nic. Przyznam bez bicia. Jestem w ciupinkę zagubiony. No i te dwie najsłynniejsze bomby użyte bojowo przez cywilizację ludzką. Kurde, nic nie widzę, no. Nie wiem nawet gdzie jestem, nawet nie jak się obrócić, bo nie widzę absolutnie nic. Totalnie. Tak wlazłem, że już nic, kompletnie. Nie najlepiej, bo nie wiem jak stąd wyjść. God damn it. Aha. Dobra. Okej. Okay. Tu mogę... No dobra, wyjdźmy. Nie wiem gdzie, no ale wyjdźmy. To jest dosyć ryzykowne. Co ja zrobiłem? Aha, ja się zacząłem czołgać. Dobra. Też nie głupie. Chyba. Tu jestem niewidoczny. Tam bym mógł wejść, ale ktoś tu chodzi. Po pociągu chodzą. Strasznie zaludniony hangar. Bardzo niebezpieczna sprawa. Akcja powiadasz, tak? Dupowato wszedłem do tego budynku. Wolałbym inaczej do niego wejść, bo... Wszedłem od samego dołu. Chyba mnie usłyszał.
Nie rusza się. Zamarł. Muszę uważać, bo ja po wodzie chodzę, więc... Niczym, just like a Jesus. Chodzę po wodzie. Po wodze chodzę. Po wodze chodzę. Dobra. Zgaś. Oj! Co złego, to nie ja. Można by go killim, ale... Czy ja to chcę robić teraz? Nie wiem. Czy nie ma do tego budynku jakiegoś innego wejścia, może jakoś wyżej, bo to jest jakoś tak bardzo mi się nie podoba. Tam coś jest. Ale to nie wiem, czy tam się będzie dało wejść. Chciałbym od góry do niego wejść, dlatego że od dołu przejmować budynek do góry to jest bardzo źle, bo ci z góry mogą wszystko zobaczyć, a gdybym go przejmował od góry do dołu, byłoby zupełnie inaczej. Nic nie widzę. Dobrze, no przed chwilą narzekałem na to, że noc jest zbyt jasna, ale... Bywa to problematyczne. No i kontynuując te najsłynniejsze bomby... Tu jest chyba drabina. O! Widzisz, to ma potencjał. Spróbujmy. Tylko, że tam na górze chyba też jakiś Jasiu jest. Na Jasia trzeba uważać. Dzień dobry. Proszę pana. Taki deal. Bum cyk cyk, bum cyk cyk, bębenek. No dobra, i to już jakiś taki większy potencjał ma, bo jestem na górze, prawda? Widzę wszystko z góry i tak jakby to lepiej jest. No więc te dwie najsłynniejsze bomby użyte bojowo przeciwko człowiekowi w cywilizacji ludzkiej, oczywiście Little Boy i Fat Man. Rzecz jasna, bomby zrzucone w Hiroshimie i Nagasaki w roku 1945. No myślę, że dla was to nie jest specjalnie wielkie zaskoczenie, o tym się tak bardzo uczy, że nawet dzieci w podstawówce to wiedzą, więc to żadna informacja dla was jest, że takie bomby zostały użyte. Tak czy inaczej, to były bomby atomowe. Dokładniej przeszukiwać ten region będę potem. Na razie chciałbym wszystkich wyeliminować, to jest dla mnie celem. A dopiero potem będę, wiecie, jakoś tam szperał. Ale jak mi się coś rzuci w oczy, to już teraz rzecz jasna podniosę, no bo czemużby nie. No i ludziska to były bomby, które miały odpowiednią moc 15 oraz 21 kiloton. To dużo, dlatego że to wystarczyło, żeby zrównać z ziemią te dwa potężne japońskie miasta. Więc co... Oj, koleś tu idzie. Więc co by nie było, jest to dużo. I to były bomby, rzecz jasna, atomowe, czyli właśnie wykreowane... Wow! O, to taki niespodziewany ruch był, który wykonałeś, mój drogi. Jeś tam z las i po coś tam z las. No po coś tam z las! Ty łosiu! Czekaj, ja bym cię... Może inaczej. Widzisz, tak cię zrobimy. Ja ci dupnę tutaj i tu sobie przyjdziesz, dobre? Dobre to będzie? Chodź pan. Co? Będzie tak. No chodź pan. Chodź! Zainteresuj się tą puszką, ty draniu! Patrzcie, puszka go nie interesuje, no co ja ci fok? Wolałbym go nie mordować. Nie bardzo to wyszło. W każdym razie nie tak to planowałem. Nie zainteresował się puszką. Dobra, trudno, idę dalej. No i ludziska, to były bomby atomowe. Rzecz jasna, znamy konstrukcję bomby atomowej, wiemy jak to działa. Oczywiście bomba atomowa jest to bomba wykreowana na bazie takiej kaskadowej reakcji rozszczepień jąder atomów uranu wzbogacanego, czyli dokładniej precyzując jąder atomów plutonu. Prawda? Rozszczepiamy atom kaskadowo, coraz więcej się ich rozszczepia w krótkim czasie, efektem czego uwalniamy ekstremalnie wielkie ilości energii, prawda? Energii, która to objawia się falą uderzeniową cieplną oraz falą uderzeniową, rzecz jasna, świetlną. Tak, emanujemy ciepło, światło, a oczywiście z ciepłem idzie również podmuch powietrza, ten taki niszczycielski, który zdmuchuje z powierzchni ziemi wszystko, co jest na jego drodze. Czy ja byłbym go w stanie klepnąć z leszcza, czy nie bardzo? Czy ktoś na niego patrza? Ktoś tam na dole jest, no. Nie wiem. Dałoby się to tak z tobą takiego deala ukręcić? Chyba by się dało. Nie miał przeciwwskazań. Oj. Czy ty jesteś sam, czy ty kolegę masz? Powiedz ty mi to, kobito. Tuś se teraz usiadł? No nie za szczęśliwy to wybór był z twojej strony, wiesz? Panie, idź no pan tam, czekaj.
Patrz pan, jaka fajna puszka tam jest. Zainteresuj no się pan. A gdzie się cofasz? Do puszki idź. Oj, tępy człowiek z niego. No widzę po prostu po twarzy. Oj! No, niewiele zbrakło. Bardzo niewiele zbrakło. Ale się udało. Oj, ty chyba coś miałeś jakąś taką... Czekaj, to przygasimy. Ty chyba coś miałeś jakieś takie nowe podzespoły. Ouu, dium! Wygląda zachęcająco. Zaraz zobaczymy, co ty to ciekawego miałeś, kochany. Ale na razie idziemy dalej. No właśnie, wadą gameplayu prowadzonego nocą jest to, że ja naprawdę bardzo niewiele widzę, a co za tym idzie, no wy również niestety niewiele widzicie, ale nie chcę rozjaśniać ekranu, no bo byłoby to częściowym oszustwem, prawda? O, patrzcie jakie kozie cycce. Pułapek się zachciało, tak? No proszę, może jeszcze w pociągu jeden będzie, bo gdzieś tu się szlajał. Może tu być. No... Więc to były bomby atomowe. W dzisiejszych czasach, z tego co wiemy, cywilizacja ludzka opanowała również troszeczkę inną technologię, mianowicie stosowania tak zwanych bomb termojądrowych, nazywanych także bombami wodorowymi. No taką bombą najsłynniejszą, rzecz jasna, była bomba Tsar, czyli najpotężniejsza bomba, jaką kiedykolwiek człowiek użył. Gdziekolwiek, kiedykolwiek w historii cywilizacji ludzkiej, no nigdy nie stworzyliśmy nic potężniejszego jak bomba Tsar, która była zrzucona na kompleks wysp Nowej Ziemi, na północne rubieże takiego polarnego sowieckiego sojuza. Zapalę to, bo nic nie widzę. Tam mam wyjście, dobra. Na północne rubieże sowieckiego sojuza. Oczywiście Związek Radziecki był pomysłodawcą i twórcą owej bomby, na bezpośredni wniosek i rozkaz towarzysza Chruszczowa. Dwa osiołki tutaj stoją, tak? Dwa osiołki. No i co ja w związku z tym mogę zrobić? Mogę je zainteresować czymś. Panowie osiołkowie, wy tam zobaczcie, co tam jest, bo tam fajne rzeczy rozdają. Kurde, no muszę jednego zabić, niestety. Bo na raz nie dam rady tak ogłuszyć. Za krótki czas. Więc trzeba będzie zrobić tak. Chyba, że się przestawi, a on się przestawia właśnie. Dobra, spróbujmy. No. Fajnie wyszło. Panie, fajnie wyszło. Nieźle idzie. Całe szczęście udało mi się wykminić to wejście na górę. Tak liczyłem, że gdzieś takie będzie. No z dołu byłoby znacznie trudniej to pomieszczenie przejmować. No ale jakoś się udaje. Już sporo ich tutaj ogłuszyłem. No to wiecie, to jest zawsze jeden wróg mniej. Każdy taki... subrat, a już sporo ich tak załatwiłem, więc fajnie, ogólnie fajnie. No i kontynuując, ludziska, bomba Tsar, oczywiście 1961 rok, z tego co pamiętam, bomba o mocy 58 megaton. I to już była broń wodorowa. Megaton, nie kiloton, tak jak to było w przypadku oczywiście Hiroshimy i Nagasaki, tylko megaton. O! Chryste, panie, co? Sam? Tu jakiś dzwonek był. I miałem użyj? Kliknąłem użyj, a to się okazało, że to alarm był. Are you kidding me? No nie, jaki facepalm. Ludziska, grupowy facepalm. Musiał być, no. Co ja narobiłem? Ale nie wiedziałem, no przecież ciemno było, skąd miałem wiedzieć? Fajnie, dużo grzybków. Każdy grzybek, pamiętajcie, że to jest... Tutaj je? O kurde, przyszli tutaj. O, niedobrze, znaleźli ciało. No widzicie, no, to nie była nawet moja wina, bo ja nie mogłem wiedzieć, że tam alarm jest. No, no po prostu sobie kliknąłem coś, a się potem okazało, że to dzwonek. Skąd miałem wiedzieć? No, na razie cię ominę. Ty se coś tam szprechosz. Szprechoj se dalej, synek, szprechoj se. No i ludziska, 58 megaton. Taka była energia eksplozji bomby Tsar. Dla porównania, no, jedna megatona to jest 1000 kiloton. Więc, no, z jednej strony dwie bomby zrzucone na Nagasaki i Hiroshimy za czasów II wojny światowej to było 21 kiloton i 15 kiloton, a tutaj mieliśmy 58 tysięcy kiloton. Tysięcy! Rozumiecie, co ja do was mówię?
Więc no zupełnie inna skala i biorąc pod uwagę właśnie tego typu rozwój samej cywilizacji ludzkiej i jej oręża, należałoby również to uwzględniać przy okazji tego, że obecnie Federacja Rosyjska ma 7000 głowic atomowych. Teoretycznie 7000, kiedyś to było 40000, no ale jednak one już mają zupełnie inną moc, bo to jest inna technologia, prawda? Rzecz jasna, nie każda broń Federacji Rosyjskiej to jest od razu głowica termojądrowa, no ale jednak troszeczkę ich również mają, więc nie można o tym zapominać przy ocenie tym podobnych standardów. Inna kwestia jest taka, że no, czy cywilizacja ludzka byłaby skłonna do tego, aby użyć w przyszłości jeszcze kiedykolwiek bomby termojądrowej, jest to tak naprawdę wątek, który można poddawać wątpliwość. Cicho być! Tam cicho być! Nie piskaj, Tomuś! Nie piskaj! No dobra. Jakoś to tam idzie. Już naprawdę sporo tych osioków wyeliminowałem, no. Nie wiem, ile ich tutaj jeszcze jest. No, ale idzie nieźle. Nie wiadomo, czy cywilizacja ludzka, czy jakiekolwiek mocarstwa świata byłyby skłonne do tego, żeby użyć jeszcze bomby termojądrowej, dlatego że jest to bomba o bardzo niszczycielskiej sile i to niszczycielskiej w skali ogólnoplanetarnej. Ludziska w momencie, kiedy Związek Radziecki zrzucił bombę car, no to nawet abstrahując od tego typu reperkusji, takich rezultatów, jak choćby to, że niektóre wyspy z archipelagu Nowej Ziemi w ogóle zniknęły z map świata, bo je zdmuchnęło z powierzchni Ziemi, abstrahując od tego, że to wszystko się skaziło radiacyjnie, ale przede wszystkim myśmy przesunęli trajektorię lotu całej kuli ziemskiej, a fala uderzeniowa opłynęła kulę ziemską trzykrotnie. Sama eksplozja była widziana na 1000 kilometrów. Ludziska 1000 kilometrów to jest no niewyobrażalna sprawa. To tak jakbyście z jednego brzegu Bałtyku widzieli drugi brzeg i to nawet nie tyle drugi brzeg, a jeszcze jakieś wewnętrzne szkockie miasta, hen, powiedzmy 300 kilometrów w głąb lądu. No coś niebywałego, coś niewyobrażalnego, więc jest to naprawdę piorunujące, robi ogromne wrażenie. Tym bardziej, że bomba car miała energię eksplozji 1% eksplozji, które zachodzą na powierzchni Słońca w każdą sekundę. Więc zobaczcie też, jakie Słońce jest potężne. Tam jest jeszcze jeden osiołek. Już do niego idę. Panie osiołku! Troszeczkę oszukańcze jest to, że w świetle księżyca oni mnie nie widzą. Ja wiem, że być może by się grało bardzo ciężko, gdyby było inaczej, no ale jednak, no, w świetle księżyca jest całkiem jasno, więc troszeczkę to dziwne, że mnie nie są w stanie zobaczyć. Panie, chodź pan tu, taki deal jest. Muszę cię pocałować rączką. Dobra, jakoś tam idzie. No co? What short? Nie wiem, czy jeszcze ich tu trochę zostało. Roztropnie byłoby najpierw zbadać cały ten obszar na kuckach z wyłączoną latarką, żeby się upewnić. Ale jako, że ja nie jestem roztropnym prosiacznikiem, to włączę lateryjkę i tak już zacznę chodzić. Jeżeli kogoś tutaj jeszcze zostanę, no to resztkę już wykończę bezpośrednio w strzelaninie. Pisaliście mi, że gra jest taka, iż jeżeli zabijacie bandytów, no to się nie wlicza do złego zakończenia, ale to mnie nawet nie obchodzi. Powiem wam szczerze, ja, tak jak wam mówiłem kiedyś, że ja po prostu gram tak, żeby być w spokoju z własnym sumieniem i żeby ogólnie no gameplay mi się podobał, żeby czuć się przyjemnie grając, a nie obchodzi mnie to, jakie zakończenie uzyskam. To by mnie obchodziło, gdybym specjalnie chciał uzyskać jakieś, ale ja nie znam żadnego, więc mnie to lotto, jakie uzyskam i tak będzie fajnie. O kurde! Ślimor! Ślimor! Chryste! Wow! Pozwólcie, że się napiję. No kurde, nie mogę. Okej, to było coś. Zdecydowanie. Jakieś tam znajdźki były, więc się opłacało tutaj przyleźć, tylko że pijawa mnie poraniła. Pijawa, czy tam krewetka, jak zwał, tak zwał, ale mnie poraniło dziadostwo. Niestety. Więc gdzie ja wylazłem? Gdzie ja jestem? Nie wiem. Aha, obok jestem. Dobra, może być. No i ludziska kontynuując. Dlaczego cywilizacja ludzka miałaby się bać użycia tym podobnego oręża, takich głowic? No właśnie ze względu na bardzo negatywne reperkusje dla całej planety ludzkiej. Ludziska, jeżeli mówilibyśmy o tak potężnym orężu jak sama car bomba, no to tak naprawdę takich bomb wystarczyłoby zaledwie
kilkanaście, być może nawet kilka, żeby spowodować zimę atomową, żeby wpłynąć na klimat naszej planety. Ba, powiem więcej. Nawet gdybyśmy nie zniszczyli owego klimatu, no to radiacja bardzo szybko by się rozprzestrzeniła na znaczących terenach. I to radiacja potężnych rozmiarów, ludziska, powiedzmy sobie szczerze. No a też przy okazji taka bomba jest w stanie niszczyć całe kraje. Tyle tylko, że w dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę takie systemy kontrataku, jak na przykład rosyjski Death Hand, o których to systemach będę wam mówił później na tym gameplayu, jeszcze o tym będę opowiadał, ale w ogromnym skrócie, na czym to polega? Sowieci, no oczywiście współczesna Federacja Rosyjska, wymyślili coś takiego, żeby stworzyć sobie systemy, które spowodują, że nawet jeżeli ktoś by w nich wystrzelił jakiekolwiek głowice atomowe i nawet jeżeli całe ich sztaby generalskie, wszystkie służby polityczne, cały kraj, no każdy kto tam żyje w Federacji Rosyjskiej, wszyscy zostali zabici podczas jakiegoś ataku jakiegoś innego supermocarstwa, jakiegoś agresora, jakiegoś państwa, to i tak Federacja Rosyjska odpowie pełnią swojej mocy atomowej. Dlaczego? Dlatego, że systemy komputerowe Federacji Rosyjskiej są tak ustawione. To jest tak zwany system Death Hand. Jest to prewencja przede wszystkim, dlatego że no inne kraje również o tym wiedzą i inne kraje zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli zaatakuje się Federację Rosyjską, no to możemy wygrać wojnę, ale tak naprawdę to będzie wojna pyrrusowa, no bo to z nikogo nic nie zostanie, prawda? No teoretycznie my możemy wszystkich nawet wyprzedzającym atakiem zabić tak szybko, że nikt się nie zorientuje, ale co z tego, skoro i tak potem same komputery odpowiedzą kontratakiem ze strony Federacji Rosyjskiej i tak umrzemy wszyscy i tak. Więc no w obliczu tym podobnych systemów użycie na przykład takiej carbomby albo jakichkolwiek innych głowic atomowych w dzisiejszych czasach mija się z celem. Bo jest ich tyle na świecie, że jeżeli ktoś by z nich skorzystał, no to to potem zaowocuje, rzecz jasna, reakcją typowo kaskadową. Inne państwo też skorzysta, również inne państwo skorzysta, i supermocarstwo skorzysta, i drugie supermocarstwo skorzysta, każdy zacznie strzelać do każdego. Efektem czego, no prędzej czy później skończy się to apokalipsą według świętego Jana, a tego chyba nie chcemy. Kraje świata zdają sobie z tego sprawę, dlatego też, no generałowie, zarówno amerykańscy, jak i rosyjscy uważają, że bomby atomowe to jest przede wszystkim prewencja, że one istnieją nie po to, żeby z nich korzystać, ale po to, żeby odstraszać. Częściowo się z tym zgodzę i jest w tym ziarenko prawdy. Gdzieś tutaj zostawiłem moją łódkę, ale nie wiem dokładnie gdzie. No gdzieś tu była Zouza. Nie, ona była dalej, bo przecież ja z tego szedłem, z tego żelbetu. Specjalnie się nie leczę, nawet pomimo tego, że jestem ranny, dlatego że nie chcę marnować się znowu apteczek. Wiecie, jak ja słabo stoję z tą waginalną wydzieliną, a bardzo dużo jej trzeba zainwestować w to, żeby apteczkę użyć. Wracam się obecnie do mojego przyczółka, niezależnie od tego, czy to będzie wyspa, czy to będzie wagon. Gdzieś się chcę znaleźć w jakimś przyczółku, dlatego że to mi pozwoli zregenerować siły. I wrócimy sobie na miejsce, o tu jest łódka, wrócimy sobie na miejsce tej potężnej magistrali kolejowej, tych jakichś hangarów w momencie kiedy będzie dzień. Dlaczego? Dlatego, że będę zgarniał to co tam zostało niczym hiena. Niczym hiena sobie pozgarniamy, z pewnością jeszcze troszeczkę zasobów tam przeoczyłem, więc szkoda by je było zostawić, prawda? Schodzimy sobie ten kompleks w 100% dokładnie już za dnia, prawdopodobnie tam nikogo przy życiu nie zostawiłem. Osobiście uważam, że udało się zdobyć kompleks całkiem bezkrwawo i całkiem skutecznie, nawet pomimo wszczęcia tego alarmu. No, tak czy inaczej, ciekawostka jest taka, że tak naprawdę, jeżeli mielibyśmy oceniać ten podobny oręż, to też cywilizacja ludzka osiągnęła już poziom, który jest swego rodzaju, jakby to określić, może nawet nie tyle status quo, co po prostu impasem. To jest taka sytuacja podbramkowa, sytuacja bez wyjścia, typowy pad. Dlatego, że w dzisiejszych czasach, no o ile jeszcze za czasów II wojny światowej mieliśmy bronie, które były potężne, mieliśmy bomby, które były potężne, no nie mówię już o tych, o Little Boyu i Fatmanie, ale o takich konwencjonalnych bombach, no to można było sobie jakkolwiek wojować. W dzisiejszych czasach nie ma za bardzo takiej możliwości. Dlatego, że bronie są już zbyt potężne i gdybyśmy zaczęli z nich korzystać na tak zmasowaną skalę, no to jest koniec świata, koniec planety Ziemia, prawda?
No, jeszcze raz dla porównania. Wiem, że często tutaj przytaczam przykład tego słynnego car bomby, tej słynnej głowicy, ale jednak uważam, że powinno się to robić, dlatego że to była bardzo wyjątkowa broń dla całej cywilizacji ludzkiej. Tak jak mówiłem, najpotężniejsza, jaka do tej pory powstała w historii ludzkości. No i ludziska, ona była 10 razy potężniejsza. Siła jej eksplozji była 10-krotnie potężniejsza od wszystkich innych broni, od wszystkich innych bomb, min, głowic atomowych, wszystkich, całego oręża, który został użyty podczas II wojny światowej przez wszystkie narody świata. Sama jedna carbomba była 10-krotnie potężniejsza. Więc no, chyba to jednak daje do myślenia, prawda? Chyba to jednak powinno nas wprowadzać w stan osłupienia i zasępienia. Puszeczkę sobie zrobimy. No co, no przede wszystkim waginalną maść to ja muszę zużyć do naprawy broni. No niestety, taka to właśnie przykła prawidłowość losu, więc tak właśnie zrobimy. Wyczyścimy sobie tego, wyczyścimy... O, tutaj to strasznie dużo zainwestuję. No kurde, zobaczcie, praktycznie nieomal cała moja wagina na to poszła, żeby wyczyścić jedną broń. Przerażające. Tak czy inaczej, ja jeszcze bym sobie chciał z tej waginy stworzyć to. Bo filtrów niestety mam całkiem mało, a również zobaczcie, że one ekstremalnie dużo waginy potrzebują, co bardzo mocno mnie mierdzi. Smutne, no ale co zrobić? Zrobimy sobie tą minutę filtra dodatkowego, zawsze coś. Jeżeli chodzi o ulepszenia, coś tam popodnosiłem, zobaczymy, do tego nie ma nic. Do ticharka też obawiam się, że nie ma nic, ale do sobaki coś tutaj jest. Coś tutaj mamy. Myślę, że teraz już będziemy działali na głośniaka, więc wezmę sobie taką lufę. Co to w ogóle jest? Wygląda mocarnie. Wow, ludziska, to jest magazynek bębnowy, tak jak w Tomigenie. Tak jak w Thompsonie. Fajnie. Zobaczcie, powiększony magazynek. Stabilność się zmniejsza, ale jestem w stanie ponieść tym podobną szkodę. Duży magazynek mieszczący 50 sztuk amunicji. Zauważalnie cięższy. No panie, bierę to w ciemno, naprawdę. I broń teraz wygląda bardzo miodnie, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Oj, troszeczkę sobie z niej pokorzystam teraz. I to za dnia na głośniaka. Mam taki smaczek, żeby rzeczywiście autentycznie postrzelać. I to tak, wiecie, na głośno właśnie. No. Może coś z tego ciekawego wyjdzie. Tak czy inaczej obecnie, co też moje nadobne oczęta widzą, nagrywam 37 minut, więc pozwólcie, że tutaj się z wami pożegnam. Ewentualnie jeszcze na tym materiale podpłynę do drugiego brzegu i tam rozpoczniemy kolejny klipser i zagrajmy w Metro Exodus. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Wiem, że był taki dosyć znacząco stonowany, no bo działałem znowu nocą, dopóki nie zbiorę noktowizora, bo zakładam, że gra musi mieć noktowizor, że gdzieś on musi być. No to jednak nocą tak ten gameplay będzie wyglądał, że niewiele będziemy widzieli, zarówno ja, jak i wy. No niestety, czy się to komuś podoba, czy nie, tak to wszystko się prezentuje. No ale w przyszłości prawdopodobnie będzie już nieco lepiej. Zdecydowanie również lepiej będzie z tej perspektywy, że zamiaruję się troszeczkę powojować właśnie za dnia na głośniaka z tymi barbarzyńcami, no bo ile można po cichaszcza te kompleksy przejmować. Dobra, na kolejnym materiale dalej będę pierdaczył i popierdywał o ciekawostkach. Opowiem wam między innymi o amerykańskich planach wojny atomowej na zmasowaną skalę, no bo powiedzmy sobie szczerze, że ogólnie w mass mediach i w takim poczuciu społecznym w dzisiejszych czasach jest wykreowana taka perspektywa, że ogólnie to Sowieci byli źli i Federacja Rosyjska była zła i wszystko co złe to ze wschodu przylazło i to oni planowali tą wojnę na zmasowaną skalę, to oni planowali wojnę atomową, apokalipsę według świętego Jana, zimę jądrową na naszej planecie, a Ameryka to się tylko broniła. Tak? Nie. Nie do końca tak to się prezentuje, chociaż autentycznie gdyby oglądać filmy i stąd nie czerpać wiedzę, no to można by było wyjść z tym podobnego założenia. Amerykanie również planowali atak na Związek Radziecki, atak wyprzedzający i to na zmasowaną skalę. Planowali w krótkim okresie, czyli okresie 4 tygodni, zrzucić na Związek Radziecki po II wojnie światowej ponad 3000 głowic jądrowych. Ale o tym będę opowiadał w przyszłości. Mimo wszystko już na tym etapie gameplayu chciałbym, żebyście wiedzieli, że ci Amerykanie to też nie byli tacy wiecie, przyjacielscy i też mieli swoje za paznokciami, prawda? Dobra. No to co, na razie z mojej strony to tyle, mam nadzieję, że materiał wam się podobał, widzimy się na kolejnych podobnych i innych klipach filmowych w przyszłości na tymże kanale, jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach, jeżeli chcecie wesprzeć kanał, nie zapomnijcie o Patronite. Hej ludziska, cześć!